Jesteśmy na Białorusi. Miejscowość chyba Nowosiłki jest kilometr przed nami. Musimy dojść piechotą, bo samochód tu żaden nie przejdzie po tej drodze. Tam były tam ogromne bagna. I szukamy majątku, w którym ukrywał się mój wujek, był mały, u swoich dziadków. I stąd został wywieziony na Sybir. Nie znamy adresu, wiemy, że to był jakiś folwark. I tak wygląda, że dochodzimy do tego folwarku. Gdzieś tam z tyłu. Nie mamy żadnych informacji dokładnych. Mamy nadzieję, że uda nam się to zlokalizować. Tam widać jakąś miejscowość chyba, ale nie wiem, czy to jest to. Dokoła nie ma ani jednej pustej, ani jednej żywej duszy. Za to, co mogę powiedzieć o Białorusi, że nie jest tak, jak opisują wszyscy, że taka bieda. Ludzie są bardzo życzliwi, bardzo ciekawi, co się dzieje w Polsce. I mam nadzieję, że uda mi się tu wrócić, żeby zobaczyć klimat Kresów. To, co może, tu są ostatnie lata, te kościółki, tych ludzi, którzy przychodzą i dalej starają się kultywować mowę polską. I którzy, jak rozmawiałem z nimi, stwierdzili, że oni żadną Polonią nie są. Bo oni nigdzie nie wyjeżdżali stąd. Można powiedzieć, że tu my tutaj z całą rodziną jesteśmy Polonią. Bo my wyjechaliśmy z Polski. Oni tu cały czas byli. Jak mówią, to Polska ich zostawiła. Pozdrawiam i mam nadzieję, że tutaj wkrótce wrócę. A te słowa kieruję do Łukasza i Wioli. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj zorganizować wyprawę i to wkrótce, bo czas ucieka i tych rzeczy niedługo już się nie zobaczy.